A teraz zapraszam na wiadomości z Polski, przygotowane przez Telewizję Trwam. Wyjątkowo dużo pielgrzymów przeżywało Boże Narodzenie w Betlejem. To cieszy mieszkających tam katolików, którzy z powodu palestyńsko-izraelskiego konfliktu często muszą emigrować. Rzesze pielgrzymów to znak, że sytuacja w Ziemi Świętej stabilizuje się. W Betlejem od wczesnych godzin rannych trwają przygotowania do Wigilii Narodzenia Pańskiego. Palestyńskie siły porządkowe zostały postawione w stan gotowości, choć władze nie obawiają się aktów przemocy. W południe na ulicach miasta widać już było nie tylko grupy pielgrzymów, ale także parady orkiestr. Minister turystyki Palestyny, Kolut Daib, cieszy się, że tak wielu pielgrzymów i turystów przyjeżdża na święta do Betlejem. To jest szczęśliwy i dumny dzień, że my jako naród palestyński mamy tu miejsce narodzin Jezusa, Betlejem. To jest także smutny moment, ponieważ w Boże Narodzenie zawsze mamy nadzieję na życie bez murów w wolności. To przesłanie nadziei jest przekazywane przez Palestyńczyków, turystów i pielgrzymów, którzy przybywają do Betlejem. By dotrzeć do miejsca narodzin Chrystusa, trzeba przedostać się przez tak zwany mur bezpieczeństwa odgradzający Izrael od terenów autonomii palestyńskiej. Ma on 8 metrów wysokości. Uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy, ksiądz arcybiskup Fouad Tfal, a weźmie w niej udział także prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Pasterka tradycyjnie odbywa się nie w Bazylice Bożego Narodzenia, gdyż jest ona grecką prawosławną świątynią, lecz w przylegającym do niej kościele świętej Katarzyny. Katolicy są współgospodarzami jedynie groty narodzenia, nad którą wznosi się bazylika. To szczególny dzień, ponieważ jest to Boże Narodzenie. To jest niesamowite przyjechać tu na jeden dzień i to na dzień świąt Bożego Narodzenia. Władze autonomii przekonują, że pod ich rządami w ostatnich kilku latach na zachodnim brzegu Jordanu nastąpiła polityczna stabilizacja. Poprawił się także poziom życia ludzi, uważa burmistrz Betlejem. W tym roku do miasta przybyły ogromne rzesze pielgrzymów. Jest tak dlatego, że Betlejem to jedyne miasto, które poprawia swą sytuację gospodarczą mimo cierpień z powodu izraelskiej okupacji i muru. Ze względów bezpieczeństwa w pasterce w Betlejem można wziąć udział tylko jeśli ma się bezpłatny bilet. Wejściówki do kościoła świętej Katarzyny otrzymało w tym roku 1800 osób. Betlejem to jedyne miasto Ziemi Świętej, które cieszy się niesłabnącą popularnością pielgrzymów i turystów. W tym roku święte miasto odwiedzi ponad 1 000 000 pielgrzymów. Dziś i jutro spodziewamy się około 25 tysięcy gości, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach Bożego Narodzenia. Burmistrz Betlejem nie ukrywa, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę pielgrzymów, która przybywa do miasta szczególnie w święta Narodzenia Pańskiego. Warto także przypomnieć, że przed 1948 rokiem, czyli przed powstaniem państwa Izrael, chrześcijanie stanowili tu aż 90% mieszkańców. Niestety, okupacja i trudne warunki ekonomiczne, społeczne i polityczne zmusiły ich do emigracji. Dane gospodarcze przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny mówią o wzroście gospodarczym, wzroście konsumpcji, ale także o wzroście bezrobocia. Bezrobocie w Polsce znowu rośnie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy z listopada w porównaniu z wcześniejszym miesiącem była o 2,2% wyższa i wyniosła ponad 1 850 000. Najwyższe bezrobocie wciąż utrzymuje się w województwach. Warmińsko-Mazurskim 19%, Zachodniopomorskim 6,6%, Kujawsko-Pomorskim 15,7%, Podkarpackim i Lubuskim po 15%. Najniższe było w województwach wielkopolskim 8,7%, Mazowieckim 9%, Śląskim 9,6% i Małopolskim prawie 10%. Średnia w całym kraju to 11,7%. To po części pokazuje, czy Polska przeszła przez kryzys finansowy rzeczywiście suchą nogą. Plądrującej Europę i Amerykę zapaści ekonomicznej nie dali się przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, zaznacza profesor Krzysztof Rybiński, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Polscy przedsiębiorcy sprzedawali dużo, dobrze zarabiali, wyniki finansowe firm są rekordowe, a polska gospodarka rozwijała się w tempie między 3,5 a 4%. Podobnie wysoka była konsumpcja, podkreśla Halina Dmochowska, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim kwartale produkt krajowy brutto wzrósł realnie o 4,2% i w tym samym stopniu zwiększył się popyt krajowy.
Jednak ze względu na sytuację naszej gospodarki i tego, co się dzieje w Europie, powinniśmy roztropniej wydawać pieniądze. Sytuacja szybko może się zmienić, a wtedy za brak rzetelnych informacji o zagrożeniach społeczeństwo będzie winiło rządzących, ocenia dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dobrze byłoby, żeby jednak rząd nie uspokajał społeczeństwa i mówił, słuchajcie, u nas jest wszystko świetnie. Dlatego, że po prostu widzimy, co się dzieje naokoło i nikt z nas nie chciałby, żeby Polska była kolejną, jak powiem, Hiszpanią czy Grecją, czy Irlandią, ale przecież tych krajów, już w tej chwili się mówi o tym, jak kurs euro źle wpływa na to, co się dzieje we Francji, prawda? Jakie tam są zagrożenia. Więc to naprawdę nie jest tak, że już wszyscy jesteśmy w krainie szczęśliwości, wyszliśmy z kryzysu i myślimy tylko o tym, jak wydamy pieniądze. A wydaliśmy i kupowaliśmy naprawdę dużo, zwłaszcza w ostatnim kwartale mijającego roku. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele wystosowali list do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. W przeszłości próbowano dzielić Polaków, rozpowszechniając kłamstwo katyńskie. Dziś próbuje się zakłamywać tragedię smoleńską, czytamy w liście. List zaczyna się od zwyczajowych życzeń bożonarodzeniowych adresowanych do rodzin smoleńskich. Dzielimy z wami ból, jaki odczuwacie, widząc, że często najważniejsze organy państwa polskiego zachowują się tak, jakby liczyły na to, że tragedia smoleńska odejdzie w zapomnienie, piszą autorzy listu. Podpisany jest pod nim nie tylko Jarosław Kaczyński, ale także szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński i szef Zespołu Parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz. Autorzy listu podkreślają, że nie spoczną, póki wszystko uczciwie nie zostanie wyjaśnione. Widzimy codziennie, jak wiele bólu i upokorzeń trzeba znieść, upominając się o sprawy najprostsze, jak swobodny dostęp do materiałów śledztwa, solidność w publicznym relacjonowaniu wydarzeń, uczciwość postępowania organów państwa zobowiązanych do przedstawiania społeczeństwu całej prawdy. Na przełomie stycznia i lutego ma zostać zarejestrowane ugrupowanie Polska jest najważniejsza. Politycy zastanawiają się jeszcze nad nazwą swojej partii. Ma zostać ujawniona dopiero po złożeniu w sądzie wniosku o jej rejestrację. Pod nazwą Polska jest najważniejsza 9 grudnia sąd zarejestrował już stowarzyszenie, które zrzesza większość członków Społecznego Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Dlatego politycy nie wykluczają, że tworzona przez nich partia Polska jest najważniejsza zmieni nazwę. Zmiana może być kosmetyczna i brzmieć na przykład Polska Najważniejsza lub Najważniejsza Polska. Ugrupowanie zamierza już w przyszłym roku startować w wyborach parlamentarnych. Wcześniej chcą sformalizować i rozbudować struktury regionalne w kraju. Powstać ma także ruch społeczny odwołujący się do dorobku Lecha Kaczyńskiego. Najbardziej prawdopodobny termin jego inauguracji to 10 kwietnia przyszłego roku. Ankiety w tej sprawie wypełniali 10 grudnia uczestnicy konferencji PiS w Jachrance. Zaplecze miałyby stanowić osoby działające w komitetach poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Po nowym roku mają zostać ustalone szczegóły dotyczące kształtu i celów ruchu. Prezydent tuż po podpisaniu ustawy o finansach publicznych już zapowiedział zmiany zaaprobowanych przez siebie przepisów. A wszystko dlatego, że ustawa stawia emerytom ultimatum. Nie będą mogli już pobierać emerytury i dorabiać. Jeśli chcą pracować, będą musieli zrezygnować z emerytury. Opozycja nie kryje krytyki i pyta, jak głowa państwa może w tak ekspresowym czasie zmieniać tak szybko decyzję. Tym bardziej, że w Kancelarii Prezydenckiej pracuje cały sztab osób, w tym prawników, którzy wcześniej powinni sprawdzić, co podpisuje głowa państwa. Po przedsiębiorstwach państwowych pora na państwowe nieruchomości rolne. Rząd chce sprzedać całość ziemi, jaką posiada. Oficjalnie tłumaczy to ochroną ziemi przed cudzoziemcami. W 2012 roku rozpocznie się liberalizacja rynku obrotu ziemią rolną w Polsce. Cudzoziemcy, którzy dzierżawią grunty od co najmniej 7 lat, będą mogli wykupić ziemię. Nie możemy czekać, tłumaczy minister rolnictwa Marek Sawicki, autor nowelizacji ustawy o gospodarowaniu gruntami Skarbu Państwa. Ja ciągle mam też perspektywę tego roku 2014, kiedy ochronny okres na zakupowanie ziemi rolniczej przez cudzoziemców przestanie w Polsce obowiązywać. Rząd chce pozbyć się ponad 2 milionów hektarów ziemi, która jest we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, głównie na terenie województw zachodnich i północnych, w tym ziemi uprawianej przez dzierżawców. To nie będzie rewolucja, zastrzega Sawicki.
W pierwszej kolejności prawo do zakupu mają oczywiście dzierżawcy z racji pierwokupu, ale drugą grupą najbardziej uprawnioną są rolnicy, którzy zamieszkują na terenie danej gminy lub gmin sąsiednich. Prowadzą działalność rolniczą już przez co najmniej 3 lata, a więc ten dotychczas czasami spekulacyjnie wykorzystywany przepis o zamieszkaniu z dnia wczorajszego ta ustawa usuwa. Obecnie dzierżawcy gospodarują na obszarze ponad 1 600 000 hektarów. Czynsz zwykle jest niski, to często 1% wartości gruntu. I to się obecnie zmienia. Agencja nie przedłuża umów z dzierżawcami i podnosi stawki. Chcemy skłonić dzierżawców do wykupu ziemi, mówi Tomasz Nawrowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest proponowany czynsz rynkowy, on jest już znacznie wyższy od dotychczasowego. Propozycja wykupu nie wzbudziła entuzjazmu dzierżawców. Na kryzys nałożyły się najpierw ostra zima, potem powódź. Dzierżawcy pytają, skąd wziąć pieniądze na zakup i ostrzegają, ziemią i tak kupią obcokrajowcy, tyle że później. Stawianie ultimatum albo wykup ziemi, albo rezygnacja jest skandaliczne, uważa senator Jerzy Chruścikowski, szef rolniczej Solidarności. W czasie kryzysu nie można zmuszać rolników do zaciągania kredytów w bankach, gdzie nie mają zdolności kredytowej rolnik. Jak do tego można doprowadzić, że rolnik musi zaciągnąć kredyt, jeżeli jeszcze nie spłacił kredytów na zakupione maszyny, urządzenia, na inwestycje, które poczynił, a prawo pozwala czynić inwestycje na dzierżawie. Więc to jest rzecz skandaliczna, na której protestujemy. Propozycjami zawartymi w ustawie Sawickiego oburzeni są także byli właściciele ziemscy i ich spadkobiercy. Sprzedane będą także grunty, co do których zgłosili roszczenia reprywatyzacyjne. To około 500 000 hektarów ziemi. Proponowanie sprzedaży ziemi, której zwrot prawnie nam się należy, to powtórny rabunek, mówi Roman Mycielski, którego rodzinny majątek został upaństwowiony na podstawie dekretu o reformie rolnej. Ta ustawa w tej chwili to nie jest już potwierdzenie rabunku. To jest drugi rabunek. Raz nam to zrabowano w 1935 i w 1946 roku. A teraz po raz drugi rabuje się tą samą własność. 27 grudnia Poznań, 28 grudnia Warszawa obchodziła 92. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W stolicy została odprawiona msza święta w intencji powstańców. Po południu odbyły się uroczystości przegrobie nieznanego żołnierza. Kwiaty złożono też pod monumentem upamiętniającym powstańców wielkopolskich i śląskich na Wojskowych Powązkach. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem. Powstańcy wyzwolili spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Do pierwszych starć zbrojnych, które przekształciły się w powstanie ludności polskiej przeciwko Niemcom, doszło w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku. Wybuch walk nastąpił po niemieckich prowokacjach i znieważaniu Polaków w czasie, gdy do Poznania przybył owacyjnie witany Ignacy Paderewski. Do zbrojnych oddziałów polskich zaciągnęło się 70 000 żołnierzy. 2 000 z nich poległo podczas walk. Powstanie zakończył pokój w Trewirze. W jego efekcie do Polski przyłączono wyzwolone tereny. Było to pierwsze w naszej historii orężne powstanie zakończone militarnym i politycznym sukcesem.